Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Red. Nadszedł czas na kontynuowanie naszych przygód w Dolinie Lodowego Wichru. Ostatnio wybraliśmy się do składu towarów Pomaba i zaopatrzyliśmy się w nasz pierwszy ekwipunek, taki porządny. Kolczugi, tarcze, łuki, miecze itd., itd. Dowiedziałam się, napisaliście mi zresztą odpowiedź na pytanie, co się robi z tymi kamieniami szlachetnymi i okazuje się, że już się robi. Akurat teraz tutaj można je tylko i wyłącznie sprzedawać, więc od razu pójdę to zrobić. Już się robi. Nie ma potrzeby fatygować chłopaków, niech sobie tam trochę pomarzną. Tak, więc sprzedajemy. Aha, czyli to nie było za sztukę, tylko po prostu za całość. No, nie szkodzi. Może skoro już mamy to złoto, to sobie kupimy te sakiewki i tuby wszystkie. Myślę, że to się może przydać w późniejszym etapie gry. I wracamy do chłopaków. Teraz możemy to przekładać, komu to będzie potrzebne w sumie. Tuba na zwoje to raczej pinwheel. Tutaj jest torba na mikstury i sakiewka na klejnoty. W sumie to mogę ten kij wywalić. Nie lubię mieć bałaganu w plecaku. O, tutaj zresztą widzicie, leży na ziemi. Teraz nie mogę akurat zrobić na niego. Zrobię to w mojej mocy. O, mogę na niego teraz najechać i go podnieść. Słyszę. Tak, w dzisiejszym odcinku sobie jeszcze troszeczkę pozwiedzamy to East Haven, zanim wybierzemy się do Hrodgara, żeby porozmawiać z nim o tej naszej tajnej misji. Na razie mamy tylko małą taką część odkrytą tutaj. Może pójdziemy sobie troszeczkę tutaj w dół. Co tutaj mamy? Oberża Śnieżna Zaspa. Na razie w sumie nie potrzebujemy iść spać, ale zajrzyjmy tutaj. Któż to jest? Natychmiast. Oberżysta. Zaraz się dowiemy. A, Quimby. No tak, ktoś wspominał, ten Hrodgar o nim chyba mówił. Witajcie wędrowcy, jestem Quimby. Witam was w mojej oberży. Witaj Quimby, wyglądasz na rozradowanego. Ach, wspaniale, tak, rzadko goszczę tu podróżnych o tej porze roku, ale chcę, żeby wszyscy moi goście czuli się mile widziani. Haha. Dobrze, masz pokoje, Quimby? Nie chcemy na razie tutaj spać. Rzeczywiście, słyszałeś ostatnio jakieś interesujące nowiny, Quimby? Właściwie tak. Całe miasto mówi o zbliżającej się ekspedycji do Grzbietu Świata. Świetnie. Powiedz mi coś więcej o tym. Cóż, Hrodgar będzie bez wątpienia przewodził ekspedycji. Słyszałem, że nowicjuszka ze świątyni Akalia też wyrusza. Wszelako przypuszczam, że Everard zostanie, by zarządzić miastem. Zarządzać, przepraszam. Wyrusza też krasnoludzica Hildred i nawet Pomab zgodził się jechać. Ach, ależ to będzie wielka przygoda. No, z pewnością. My też się wybierzemy. Coś on tutaj ma jeszcze? Można... Och, nie będę łazić nie? Wszystkim. Tutaj coś jest. Ktoś mi z was mówił, że chyba kontrolem albo altem można podświetlać, o właśnie, rzeczy, które tutaj można... Puste. Wszystkie takie aktywne rzeczy, które możemy podnosić, otwierać i tak dalej. A tu? O, tu ktoś stoi. Kto to jest? Elf jakiś. Erevine. Bądź pozdrowiony, przyjacielu. Jestem Erevine z Evereski. Od dawna nie widziałem żadnej przyjaznej twarzy. Przestanę tak machać tą myszką. Pomimo całej monotonii i przygnębiającego charakteru naszej obecnej siedziby, East Haven stanowi miły widok dla tych elfich oczu. Co tutaj mamy do wyboru? Powolutku, po kolei. Witaj, jestem Red. Powiedz mi, Erevine, czy dużo widziałeś w czasie swoich podróży?
Gdy wyruszyłem z Ewereski, przyzwyczajony byłem do spokojnego życia. Nie miałem pojęcia, jakie cuda i horrory zaoferuje mi życie nieustannie wędrującego podróżnika. Cieszę się, że 20 lat temu nie przyłączyłem się do odwrotu. Jejku, to takie bojowe bardzo. Jest Haven, znajdujesz jakieś poszukiwacze. Może czym jest ten odwrót? Zapytajmy go. Odwrót to stopniowa migracja Telquesir na wyspę Evermet. Zakończenie migracji powinno zająć wszystkim elfom zaledwie kilkaset lat. Zaledwie. Do tego czasu postanowiłem zbadać resztę Faerûnu. Jakieś interesujące pogłoski może? Nie słyszałem ostatnio żadnych pogłosek, jednakże gdy podróżowałem przez Kuldahar, czułem się jakoś nieswojo w tej dolinie. Nie chodziło tylko o pogodę, coś było nie tak w górach, w drzewach, a nawet w chmurach na niebie. Coś było nie na miejscu, coś było złe. O proszę. Teraz, gdy o tym wspomniałeś, to rzeczywiście wydaje się być nie na miejscu. Nie jestem w stanie powiedzieć co, ale z pewnością tak jest. Pogoda była ostatnio dziwna. Uważaj na siebie w podróży. Żegnaj. Okej. Okay. O, też możemy go ten... Też możemy go... okraść. Zamknięty. No dobra. Co takie się duże zrobiło? Czy coś tu jeszcze jest? Boże, w ogóle zamiast się zająć poszukiwaniem przygód, to ja tutaj łażę po pokojach i przeglądam. Zamknięty. O, może coś tam jest w środku? Może procek nam otworzy? Gdzie ty jesteś? Chodź tu, procku. Załatwione. Trzeba się wprawić jakoś w ten w złodziejski fach. Tu gdzieś powinna być chyba znajdowanie pułapek, złodziejstwo i krycie się. To chyba złodziejstwo, co? Mi się wydaje. Udane otwieranie zamków. No, procek. I 13 sztuk złota. Ale mamy fajnego tylko złodzieja, ninja. Natychmiast. Dobra, super. Coś tu jeszcze zostało? Nie, już chyba nie. Do tamtego gościa nie będziemy się włamywać. Jeszcze nas zaatakuje. Cholera wie, jaki on jest tam silny. Zajmę się tym. Okej, opłacało się tutaj przyjść. Nie powiem, że nie. Co tutaj mamy? Tutaj z tego co pamiętam już jest koniec East Haven, więc może przejdźmy się jeszcze w drugą stronę. Może coś tu ciekawego się będzie działo. Tu ktoś stoi. Kto to jest? Mieszkanka miasta. Aha, to jest taki zwyczajny mieszkaniec, który nic nam ciekawego nie powie. A tutaj co jest? Zobaczmy. Chodźcie, chodźcie. Aha, tutaj ktoś stoi, nie zauważyłam. Czy mogę pomóc? Już się robi. Stary Jed. Czołem, przyjaciele. Jak się... macie? Aha. Zaglądałeś ostatnio do kieliszka, staruszku? Cześć, miło cię poznać. Jak się masz? Nie najlepiej, przyjaciele. Grizella, szynkarka z zimowej kołyski, odcięła mnie. Jak mam dobrze łowić ryby? Łamiesz mi serce, staruszku. Jejku, tu jakie w ogóle. Nie wiem, może rób to bez alkoholu? Szynkarka mówi, że pijemy za dużo. Co ona wie? Wywróciłem moją łódź tylko 4 razy. Tak czy siak trzeba mi wina, bym dobrze łowił. Cóż, czy mogę coś zrobić, by pomóc ci w twojej zygzakowatej drodze wiodącej wprost do zapomnienia? Możecie iść do Pomaba i załatwić mi kapkę wina. Wtedy będę mógł wrócić do łowienia. Byłbym wdzięczny. Poszedłbym sum, ale 2 lata temu, jakżem się zdenerwował na tego osła Pomaba, żem wrzucił ten jego żałosny zad do Lag Dineshere. Ojej. Jak bardzo będziesz wdzięczny? Nie, nie. Jasne, no. Przyniesiemy mu tam co. Wyglądasz na miłego staruszka. Na sposób pijanego rybaka. Ta jest! Dzięki, przyjaciele. Znajdziecie sklep Pomała w północno-wschodnim krańcu miasta. No dobra, no. Trochę tak niefajnie wspierać. Jest tu coś? Nie ma. Zajmę się tym. Niefajnie tak trochę wspierać alkoholizm, no ale... Coś przegapiła? Dobra, skoczę. No może niech logar skoczy. Co ja będę zasuwać do sklepu sama.
Kupimy mu to wino. Ten kijek tutaj leży ciągle. Pomap się pewnie znowu ucieszy, jak nas zobaczy, z czego się od niego chcemy. No ale ruchu za dużego nie ma, więc... Gdzieś tu było to wino, tak na dole bardziej. Jest. To kupimy jedną butelkę. Tylko nie wypij logar po drodze. Jest bardzo ważne. Gdzie tu wszyscy są? Tu jest cała reszta. To wszystko? Podejdź tu. No tak, to wszystko. Łatwe, nie? Proste na razie. Żadnych potworów, nic się nie dzieje. No ale potem się zacznie. Słyszę. Zrobię to w mojej mocy. Ach, źle kliknęłam. Dobra. Natychmiast. Och, macie dla mnie butlę wina? Przyjaciele, jestem wam naprawdę wdzięczny. To chleb powszedni odważnych poszukiwaczy przygód. Co my tu dostaliśmy od niego? 1200 doświadczenia. Straciliśmy przedmiot, czyli tą butelkę wina i zdobyliśmy 6 sztuk złota. No to nie tak najgorzej. Jak to w ogóle z tym... Nie, nie tutaj. Z poziomem. Aha, bo całe doświadczenie jest równodzielone. Jest równodzielone na wszystkich członków drużyny. No to by się wyjaśniło, bo już drugi raz dostaliśmy 1200 i nikt poziomu nie dostał. No ale tak, no w sumie sprawiedliwe. Co my tu mamy? O, widać jak nasze postacie się poruszają. Idźmy dalej. Gdzie jest ta muzyka fajna? W East Haven zawsze była taka fajna muzyka. Co się tutaj dzieje? Jakieś małe dzieci. Turkajmy ją kijem. Przypomina trochę futrzanego szczura. Co to jest? Wiewiórka? Wiewiórka. Czego chcecie szturchać ją kijem? Co to ma znaczyć? Pewnego dnia zostanę poszukiwaczem przygód. No tak, na pewno nie zostaniesz. Ponosisz mnie trochę na barana? A to chłopaków proś. A ty? Też chcę zostać poszukiwaczem przygód. Nie pozwolisz, by mnie zjadły lodowe demony, prawda? Oczywiście, że nie. Potrzebujesz dziewczynko. Tutaj co mamy? Handlarz rybami. Już się robi. No, zajdziemy, pogadamy, zobaczymy, co tutaj jest. Trzeba poznać tą wioseczkę. Jaki ładny domek. Gdzie idziesz? Poczekaj, stój. Stój. Gdzie on tu idzie? To zachodzi od tyłu. Ari, uważaj, bo jakiś podejrzany jestem. No stój, żeż w miejscu. Już się robi. Gaspar. Witajcie, jestem Gaspar, sprzedawca ryb. Co mogę dla was zrobić w ten piękny dzień? Sprzedawca ryb? To nie wygląda jak sklep rybny. Bo nim nie jest. To jest mój dom. Może jestem sprzedawcą ryb, ale to nie znaczy, że sprzedaję ryby jak jakiś demokrążca. Domokrążca. Handluję dużymi ilościami suszonych pstrągów kostkogłowych i skrymszą, której wielki zapas trzymał w magazynie na wybrzeżu. Czym dokładnie jest skrymsza? To po prostu rzeźbione ości, ponieważ pstrągi kostkogłowe są tak rzadkie, rzeźbione z ich ości ozdoby są szczególnie cenne. Skrymsza z East Haven jest ceniona przez artystów i rzemieślników w całych krainach. Musisz nieźle zarabiać, sprzedając te ryby. To uczciwe życie. Większość dochodu czerpię z handlu. Tak naprawdę to właśnie jestem w trakcie zawierania ważnej transakcji. To już jest trochę w takie wścibskie, ale jakiej transakcji? Kończy się żywność w tutejszych sklepach. Kierownik mojego magazynu, Hurin, mówi, że może nie wystarczyć żywności, byśmy przetrwali nadchodzącą zimę. Zaaranżowałem wymianę handlową ze starym Galawajem z Kerdinival, która utrzyma nasze brzuchy pełne aż do przyszłego roku. Karawana ma przybyć lada dzień. No cóż, no to powodzenia w takim razie i żegnaj. Można ci coś zabrać? Boże, jestem okropna. W porządku. Tutaj te dzieci dalej szturchają kijem. Tutaj jest co? Da się tu wejść? Nie jestem pewna, że to nie jest dom. Dom Hrodgara. Albo tu może. Czy ja się dowiem, co to jest? Czy muszę tu wejść? Dopiero, żeby się dowiedzieć. Co? Tylko powiedz, co masz. Zrobię to w mojej mocy. Chodźcie, chodźcie. Trochę to wkurza, że... Nie, to na pewno nie jest dom Hrodgara. Jest tu ktoś w tym domu?
Nie, dom jest pusty. Na pewno? Na pewno. O, to bez sensu. Może tu gdzieś jest... To też nie wygląda. To był chyba jego dom. Ten duży tutaj taki, byczy. Tam zajdziemy na samym końcu dopiero. No chodźcie. Czemu nie wchodzicie do środka? To się czasem tak jakoś dziwnie buguje. Jeszcze raz. O, zaskoczyło. No to nie jest dom Hrodgara. Co tutaj leży? To jest chyba kij, co? Jakiś taki zwykły. Robi się. A ta pani? Mieszkanka miasta. To też taka zwyczajna. To jakiś kolejny zwyczajny dom. To nie będziemy przeszkadzać. W porządku. O, co tutaj mamy? O, to jest chyba świątynia, pamiętam. Taka wielgachna, duża świątynia. No to wchodzimy. Złowrogi klimat. Ogromny młot bojowy. Masywne stalowe żeleźce. O, taka fajna muzyczka. Kim jesteś? W porządku. Akalia. Witaj, nazywam się Akalia. Jestem wtajemniczoną w kościele Tempusa. Pomagam Everardowi w prowadzeniu świątynnej zbrojowni i przeprowadzaniu rytuałów. Miło cię poznać, Akalio. Jestem Red. Mówisz, że jesteś wtajemniczoną w kościele Tempusa? Kto by pomyślał, że pan Bitew jest tu taki popularny? Tempus jest otaczany wielką czcią przez plemiona barbarzyńskie. Nazywają go Tempos. My, imigranci, widzimy w tych stronach dużo konfliktów i przemocy, a ludzie chcą widzieć w tym wszystkim sens. Plemiona barbarzyńskie, a jaki jest ich stosunek do 10 miast? Zmienia się to z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, jak wszystko. Są nieufni w stosunku do nas, imigrantów, i często postrzegają nasze osiedlanie się tu jako wtargnięcie na ich ziemię. Czasami handlują z nami, a czasami wojują. Wygląda mi to na związek, w którym albo się kocha, albo nienawidzi. Przynajmniej nie próbują was cały czas zabijać. To po prostu część naszej codziennej rutyny. Wiemy, że barbarzyńcy są zaledwie o kilka wzgórz stąd i my, imigranci, zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie wnoszą w nasze życie. Powiedziałaś, my, imigranci, skąd jesteś? Pochodzę z Neverwinter. Przybyłam tu, by pomóc Everardowi po tym, jak poprzedni kapłan wojny, Renfeld, został zabity w bitwie przeciwko barbarzyńcom niedaleko Bryn Shander. Widać, że ci barbarzyńcy nie przepadają za bardzo, a to już o tym rozmawialiśmy. Jaki jest Everard? Everard ciągle się jeszcze przyzwyczaja do swojego stanowiska tutaj. Myślę, że wolałby raczej służyć Tempusowi na pierwszej linii frontu, ale do jego obowiązków należy teraz strzeżenie tego świętego miejsca. Miejsca, gdzie znajduje się skała Geroda. Powinniście jego o to zapytać. On wie więcej o tej historii niż ja. No, pamiętacie? Gerod to był ten główny bohater tego wprowadzenia, który, aby zamknąć portal, z którego wylewały się demony, wskoczył w niego i potem na jego miejscu się pojawił ten taki dysk, w którym był zamrożony i przez to jakby zatrzymał to okrucieństwo, które się tam wylewało stamtąd. Everard jest zarówno wojownikiem, jak i kapłanem. Jak to się ma do tempuriańskiej wiary? Olała mnie. Ojojoj. Coś nie tak powiedziałam? Tempurańskie rytuały. Obchodzimy święto księżyca na pamiątkę poległych w bitwie. Śpiewamy także pieśń miecza przynajmniej raz na 10 dni. Ponieważ kościół stoi w pobliżu miejsca tylu wielkich bitew, nasza kongregacja obchodzi również lokalne święta, aby upamiętnić wszystkie poważne konflikty, które wstrząsnęły Doliną Rodowego Wichru. Najważniejszymi z codziennych obrzędów są uczta herosów w wysokim słońcu oraz śpiewanie pieśni poległych o zachodzie słońca. Ojej, nie będziemy jej wypytywać o te szczegóły. Tutaj mamy tego Everarda chyba. Pogadajmy z nim w takim razie. Hrodgar wspomniał, że w mieście pojawili się nieznajomi. Czego chcesz?
Jakie niemiłe. Na imię mi Red. Czy ty jesteś najwyższym kapłanem tej świątyni? Tak. Na imię mi Everard. Everard ze świątyni Tempusa. Kapłan wojny pana Bitew. Co cię tu sprowadza? Tempus to bóg wojny, prawda? Wojna to tylko jedna z domen Tempusa. Wojownicy, prawdziwi wojownicy, również go wyznają. No, to Logar, musimy iść w niedzielę do świątyni Tempusa. Nosisz na sobie wojenne blizny, Everardzie. Byłeś ranny podczas bitwy? Oczy me widziały bitwy, zgadza się. Zaś moja skóra nosi na sobie ślady mieczy i toporów. To było dawno temu. Teraz tutaj jest moje miejsce. Dlaczego zaniechałeś walki? Ponieważ wiele jest sposobów, na które można służyć swojemu Bogu. Należę do zakonu złamanego ostrza. Moim obowiązkiem jest pilnowanie tego miejsca. Zakon złamanego ostrza? Tak. Jesteśmy, byliśmy wojownikami. Odnieśliśmy rany, z powodu których musimy trzymać się z dala od pierwszych linii frontu. Jednak wciąż nadajemy się do pilnowania świętych miejsc naszego Pana. To jest święte miejsce? Tak, jest poświęcone Tempusowi. Obejmuje ono pole, na którym wieki temu oddał życie barbarzyńca Gerod. Spoczywa on wewnątrz wielkiego kamienia pod tą świątynią. Czyli tu jest ten dysk ze wstępu. Gerod był szamanem, który żył dawno temu. Zjednoczył plemiona z północy i poprowadził je do zwycięstwa przeciwko armii Arakona, przypłacając to własnym życiem. No, to właśnie przypomnienie. Gdy Arakon zobaczył, że jego armia jest dziesiątkowana przez północne plemiona, postanowił wezwać na pomoc siły piekielne. Otworzył wrota do niższych sfer. Sprowadził na pole bitwy demony. Północne plemiona zapewne im uległy. Nie wierzę w to. Gerod wierzył. Mówi się, że sam Tempus ukazał się Gerodowi na polu bitwy i Gerod poczytał to za znak. Znak czego? Gerod wierzył, że Tempus wzywał go do złożenia ofiary z własnego życia w celu zapewnienia swoim ludziom zwycięstwa. Rzucił się więc w portal, a własna krew zamieniła go w kamień. Leży pogrzebany pod tą świątynią po dziś dzień. Nie wygląda na to, żebyś zgadzał się z wyborem, jakiego dokonał Gerod. Gerod nie miał powodu, aby tak się poświęcać. Pojawienie się Tempusa było sprawdzianem wiary. Dowodem na to, że ludzie Geroda wygrali bitwę tego dnia. Gerod zawiódł swojego Boga i umarł śmiercią tchórza. O, poważne słowa, oskarżenia. Jesteś pewien, że jego śmierć była daremna? Gerod przecież zamknął port... Za Tempusa umiera się z mieczem w dłoni, a nie poświęcając się objęciom piekielnej magii. Obowiązkiem Geroda było trwać przy swoich towarzyszach broni, a nie rzucać się w objęcia śmierci, gdy bitwa była już i tak wygrana. No, nie wiem, czy taka wygrana. Jego ofiara pomogła zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, Everardzie. Ofiara? Pozwól, że ci powiem, co to jest ofiara i nie wracajmy już do tego tematu. Ofiara to śmierć, która nie idzie na marne. Bezsensowna śmierć to już nie ofiara, ale marnotrawstwo. Takiej lekcji uczy nas skała Geroda. No, ładnie. I ta skała leży zakopana pod tą świątynią. Tak, wielka kamienna płyta uwięziła w sobie na wieki ciało Geroda. Ja zaś strzegę jej w imię Tempusa. Może wolno ci pytać, podróżniku, ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. A to już było, to już było, to też... Tutaj mamy... jakieś drzwi... O, może nas też uzdrawiać chyba z tego, co widzę. Ale może po kolei. Wiesz coś na temat wyprawy, którą organizuje Hrodgar? Tak, słyszałem o niej. Pewien posłaniec Skuldahar przybył nie tak dawno do tej świątyni i Hrodgar postanowił zobaczyć, co się dzieje na północy. A o tym posłańcu już słyszeliśmy właśnie. Tak, trafił do nas pewien człowiek z Skuldahar, ale nie przeżył nawet dnia. Twierdził, że był posłańcem od arcydruida Skuldahar. Czego chciał? Człowiek ten mówił o problemach nękających Skuldahar. Trudno go było zrozumieć. Był ciężko ranny.
Być może Hrodgar zrozumiał więcej niż ja, ponieważ przygotowuję wyprawę do Kul'dahar. Wybierasz nie, się na tę moje wyprawę? Miejsce jest tutaj. Nie poszedłbym nawet, gdyby mnie zaproszono. Moje kalectwo opóźniłoby tylko marsz wyprawy. Mhm. Dobra, to już o tych ranach. Wolno ci pytać, podróżniku, ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. Co to za drzwi poniżej tego posągu, całe pokryte glifami? Drzwi te prowadzą pod świątynię, do miejsca, w którym leży skała Jeroda. Zostały one dawno temu opieczętowane magicznymi zabezpieczeniami Tempusa, aby nikt nie mógł się tam dostać. Mhm. Wolno ci pytać, podróżniku, ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. Zobaczymy jeszcze tutaj. Zastanawiałam się, czy nie mogłabym oddać czci tej świątyni, być może otrzymać uzdrowienia. No właśnie, tak jak myślałam. Tutaj możemy rzucić właśnie na siebie jakieś busty. Zmartwychwstanie, o proszę. To jak ktoś tutaj padnie, to się już proszę nie martwić. Możemy go tutaj wskrzesić. Neutralizacja trucizny, leczenie poważnych ran. Szkoda, że nie można kupić tych zwojów, tylko po prostu na miejscu tutaj. Tutaj mamy miksturę uzdrowienia, antidotum, eliksir zdrowia, napar mumii. Tu są zwoje. Leczenie lekkich ran, średnich ran. Jezu, jakie drogie. Zamiana kamienia w ciało. Zmartwychwstanie 15 tysięcy. Nie no, może kupmy sobie jeszcze jedną miksturę uzdrowienia. Ja mam jedną, jeszcze Logar będzie mieć jedną. Jakby ktoś tam był... A to co? O, możemy identyfikować też przedmioty u niego. Świetnie. Dobrze wiedzieć, fajne miejsce. Tutaj proszę bardzo. Tak, to są właśnie te drzwi chyba. Wydaje się, że te wpuszczone w podłogę drzwi z glifem strażniczym prowadzą do komnaty pod świątynią. Chyba nie ma sposobu, aby je otworzyć. Nic tutaj więcej nie widzę. Jest tylko ten wielki posąg, potężny. Duża tarcza. Jakieś symbole tutaj w tej świątyni. No dobra, chyba już tutaj wszystko. Fajnie, fajnie, że możemy tam odzyskać siły. Co tutaj mamy? Są jakieś łódeczki. O, tu ktoś stoi. Kto to jest? Też mieszkaniec miasta. Muszę już iść, żegnaj. A ty? Też mieszkaniec miasta. Tu jest jakiś dom. Czy to jest jakiś ważny dom? Szkoda, że nie są kurczę podpisane. Skoro nie są, to chyba nie jest nic ważnego. Stój, stój. Stój na bogów. Już się robi. Mieszkanka miasta zwyczajna. Zajmę się tym. Zdaje mi się, że jeszcze tutaj były jakieś zadania. Dlatego tak sprawdzam. Mam nadzieję, że... że was to nie nuży. Ale trzeba poznać całe East Haven, zanim wyruszymy gdzieś dalej. Zajmę potem się już tym. Może nie być okazji. No tutaj to samo. Nic się nie dzieje. Tutaj kto? Skrym Schnabber. To już jest coś większego niż po prostu mieszkaniec miasta. Apsel. Ach, dzięki bogom. Kimkolwiek jesteś, zjawiasz się w samą porę. Strasznie potrzebuję pomocy. Nazywam się Reda. Ty kim jesteś? Może jaki masz problem po prostu? Jakimś sposobem do mojego warsztatu wszedł wilk i chce rozetrzeć to miejsce na strzępy. Zaatakował mnie, kiedy tego ranka otwierałem warsztat. Widok bestii tak mnie przeraził, że gdy próbowałem uciec, przypadkowo złamałem klucz w zamku. Teraz nie mogę nawet dostać się z powrotem do środka. Twój warsztat? A co tam robisz? Jestem Skrym Schnabberem. Rzeźbię ości pstrągów kostkogłowych i zamieniam je w piękne dzieła sztuki. Tego lata mieszkańcy południa zjadą do mnie na zakupy i wystawią je w swoich luksusowych sklepikach. To znaczy, jeśli w ogóle coś uda mi się zrobić. Przeklęty wilk. Przestań skamleć, ty zrzędliwa stara nędzna kreaturo. Bądźże mężczyzną, wróć tam i zabij to bydle. Nie no, przecież on tak w takim szlafroku ma tam iść.
Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby starczyło ci odwagi, by pójść tam i pozbyć się tego głupiego bydlęcia. Wtedy mógłbym wrócić do swojej skrymszy. Oczywiście wcześniej trzeba znaleźć sposób na otworzenie tych drzwi. O, już my mamy specjalistę od tego. Dobrze, zaraz sprawię się z natarczywym zwierzęciem. Nie byle jakie zadanie, co będę z tego miała. Może go jeszcze zapytam, może coś nam jeszcze podpowie. Aha, nieważne, czyli możemy po prostu, jeśli trzeba, o, rozwali je. W porównaniu z tym, co ten potwór jest w stanie narobić tam w środku, to akurat będzie drobiazg. No dobrze, to rozprawimy się z tym. Szczerze ci dziękuję. Drzwi do mojego warsztatu są tuż za tym rogiem. Proszę, pozbądź się jak najszybciej tego demonicznego zwierza. Panowie, mamy robotę. Najpierw oczywiście proces. Jestem. Zrozumiałem. Chodź, chodź, chodź. No chodź. Co tak stoisz? Aha, dobra, trzeba tutaj jakoś podejść. Zamknięte, tak jest, ale to było to? Tak, złodziejstwo. Udane otwieranie zamków. No to fantastycznie. W czym mogę pomóc? Wszyscy włazimy do środka. Jest i wilk. Jest i wilk. Tak? Dobra, to się w porządku. Z logarem rzucamy na niego. Mhm. Ari tutaj jeszcze dobrze postrzela i może Forf postrzela. Zgoda. Mam nadzieję, że nas nie pogryzie ten wilk za bardzo. Ugryzł mnie. Ugryzł mnie w kostkę. To było w sumie dosyć szybkie. No, logarek zasunął za 9. Dobrze. Drużyna zdobyła doświadczenie 120. Czy tutaj jest coś w tym warsztacie jeszcze ciekawego? Raczej nie widzę. Nie można tutaj nic podnieść. Coś przegapiłam? To było proste. Rozumiem. Zrobię co w mojej mocy. Szybko poszło. Ach, przyjacielu, wilk nie żyje. Jakże jestem teraz szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję za pomoc. Oto niewielka zapłata za twoją fatygę. No, dzięki. 25 sztuk złota. Jeszcze przedmiot jakiś zdobyliśmy. Oho, to zaraz zobaczymy. I doświadczenie oczywiście. Co to za przedmiot? Sztylet Apsela. 1K4 plus 1. Kłuta opóźnienie 1. Zaraz zobaczymy, co tam z tym prockowym. Tutaj było 1K4 plus 1, opóźnienie 2. Ej, czyli ten jest chyba lepszy, co? Też tyle został wykonany przez Apsela Skrymszandera z East Haven. Charakteryzuje się on ostrym ostrzem i rękojeścią wykonaną z bogato rzeźbionych kości pstrąga kostkogłowego. No i super. Teraz to będzie twoja główna broń, procku. Tutaj będzie ten lepszy. Kurde, procek same na razie ten. Same najlepsze rzeczy dostaje. Słyszę. No ale w sumie zasłużył sobie. Dwa razy się tak ładnie włamał bez żadnych problemów. To jak najbardziej mu się należy, prawda? Okej, idziemy dalej. Co tu jest? To też wygląda jak zwykły dom. Coś tu jest. Co to za znaczek? Co to jest? Skóra śnieżnego wilka. Bierzemy. Pewnie, czemu nie? Dobra. Sorry, jeżeli komuś była potrzebna. Czy ona do czegoś... To chyba też można sprzedać. Śnieżno-białe futro. O, jest ta muzyczka też. Super. Posłuchajcie przez chwilę sobie. Ten klimat. Jeszcze śnieżek tak tutaj troszeczkę pada. Kurczę. Świetnie. Już się robi. Tu coś jeszcze jest. O, robi się wąsko. Może niech jedna osoba tutaj podskoczy. Zobaczymy, co tu się dzieje. Co to jest? Tu całkiem sporo ludzi. Rozumiem. Kierownik składu. Witaj, jestem Hurin. Jak mogę ci pomóc? Miło cię poznać, jestem Red. Co tu robisz, Hurinie? Ja? A, nic takiego. Prowadzę ten skład handlarzowi ryb Gasparowi.
Płaci mi, żebym trzymał tu skrymsze i zaopatrzenie na wypadek klęski w czasie ciężkich zim. Wygląda to na odpowiedzialne zajęcie w miejscu takim jak to. A czym zajmują się inni mieszkańcy East Haven? Nie, to nie. A to super. O dobra, może jednak spytam. Większość z nich łowi pstrągi w Lac Dineshire. To niezbyt bogate życie w kategoriach dostatku, ale żyjąc tu nadal da się prowadzić bardzo bogate życie. Podoba mi się w ogóle strasznie ta nazwa Lac Dineshire. Jest bardzo ładna. Mieszkaniec miasta to nie. Tu jeszcze wygląda jak ktoś na kogoś w miarę ważnego, chociaż nie, też jest mieszkańcem miasta. No, nic, niczego się nie dowiemy tutaj od nich. Okej. Już się robi. Lecimy dalej. Tylko powiedz, co mam zrobić. Zajmę się. Już niewiele zostało. No, zobaczcie, prawie całe East Haven odkryte. Tu pamiętam, pamiętam, tutaj był jakiś już quest. Się robi. Tutaj ktoś stał. Właśnie, tutaj ktoś stoi. Dziwna kobieta o niebieskiej skórze. Ale jeszcze gdzieś wcześniej był facet, który miał właśnie związek z tym questem. Gdzie on, kurczę, był? Tu gdzieś chyba go minęliśmy. Albo może tutaj? A ktoś pójdzie sprawdzić. Logar szybko biega, to pójdzie sprawdzić. Bo pamiętam właśnie, że to jakiś... jakiś gościu. Ten? Ty tu znowu? Czego tu szukasz? A co ci do tego? Gdzie on jest? O, właśnie. To chyba ten. Johnen. Co? O, przepraszam, przyjacielu, nie zauważyłem cię. Mam na imię Johnen. Czym mogę ci służyć? Dobrze się czujesz? Wyglądasz, jakby coś cię trapiło. Nie, nie, czuję się świetnie. Po prostu przyglądam się jezioru, staram się zapomnieć o snach. Jezioro jest przepiękne, prawda? Sny zazwyczaj znikają po przebudzeniu, przyjacielu. Być może dzień spędzony na łowieniu ryb je przegoni. No cóż, ostatnio te sny mnie wykańczają. Tak bardzo budzą mnie. Ledwie się zdrzemnę. Czasami strasznie mnie denerwują. Wydają się bardziej realne niż prawdziwy świat. Co to za sny? Jest taka kobieta. Nie mrugaj do mnie, nie jest tak jak myślisz. Ona spaceruje po tafli jeziora, jakby fale były dla niej zwykłą ścieżką. Nic nie mówi, tylko śpiewa. Śpiewa przepiękne pieśni, ale nie rozumiem z nich ani słowa. Cóż, skoro sny są twoim jedynym zmartwieniem, to masz niezłe życie. Sny to luksus, a nie przekleństwo. Prawdę mówiąc, przyjacielu, ja... do diaska, to nie ma sensu. Te sny pożerają mnie jak głodny wilk. Nie mogę uczepić się realnej myśli, bo za chwilę nawiedzają mnie wspomnienia snów. Do diabła. Nie wiem, jak długo jeszcze z tym wytrzymam. Jeśli znajdę jakiś sposób, żeby ci pomóc, zrobię to, Joanie. Nie mam pojęcia jak, ale zobaczę, co się da zrobić. Nie żartujesz chyba ze mnie, co? Będę wdzięczny nawet za jedną spokojną noc. No właśnie, i zobaczymy, co się da zrobić. Logar, wracaj tutaj. Ja bym teraz chętnie spojrzała, kto tutaj z nas... Bo pięknie śpiewa, ma dziwną niebieską skórę, to mi się kojarzy z jakimś elfem mrocznym albo morskim. Pamiętacie, była taka odmiana elfów. I z tego, co pamiętam, Aristeo jest elfem, tak jest. Ale ma, kurczę, trochę słabą charyzmę, więc może elf z elfem by się dogadał, ale jakbym mu dała większą charyzmę na początku. Tu tutaj ma dużo. Ja mam 15, 16, 18 procek ma. I forf. Pójdziemy prockiem pogadać. Zobaczymy, jak sobie poradzi. To jest logar, co ja wybrałem. Jakieś rozkazy? Zgoda. Chodź. Chodź, procku. Pogadasz sobie z tą dziwną kobietą o niebieskiej skórze. Trzymajcie kciuki. Elysia.
Cera tej kobiety przypomina powierzchnię jeziora. Włosy są jasnozielone, a rysy twarzy delikatne, podobne do elfich. Gdy się zbliżasz, kobieta zaczyna śpiewać łagodną, płynną pieśń, przypominającą w brzmieniu jakiś wielki podmorski prąd. Nie wiesz jednak, dlaczego ta pieśń ci to przypomina. Po chwili zarówno pieśń, jak i to uczucie przemijają, zaś kobieta spogląda na ciebie z nadzieją w oczach. No to trzeba delikatnie. Ta pieśń, czy to ty jesteś kobietą, którą Jonen widuje w snach? Jonen? Tak, Jonen, jesteś kobietą z jego snów, zgadza się? Tak, tak. Czy widziały go twoje oczy? Znasz ścieżki, którymi chodzi? O, dobrze ci idzie, procku, ona chce z tobą gadać. Tak, rozmawialiśmy ostatnio. Widzi cię w snach, ale nie wie, czego od niego chcesz. Czego zatem chcesz? Nazywają mnie Elysia ze zwierciadła niebios. Moje serce należy do Jonena, ale on nie może mnie zobaczyć pod ludzką postacią, ponieważ stałabym się jak te fale morskie na brzegu morza. Mam dla niego podarunek od jednego z jego przodków, do którego również należało moje serce, choć nie w ten sam sposób, jak należy teraz do Jonena. Podarunek? Co masz na myśli? Wiele dni i nocy minęło od czasu, gdy przodek Jonena zanurzył się w wodach tego jeziora. Walczył on z ostatnim z wielkich białych smoków, które pływały na północnych wodach. Królową matką Iksarachton, która spoczywa teraz bez życia na dnie tego jeziora. Złożona została pewna obietnica, a ja muszę jej dotrzymać. Jaka obietnica? Ten, od którego pochodzi Jonen, poprosił, abym dopilnowała, aby jego ostrze wróciło do jego potomków. Jeśli królowa węży Iksarachta pozbawi go życia, tak też się stało, choć wcześniej zadał jej śmiertelny cios. Z głębi jeziora wydobyłam stal o kształcie ognia, która zakończyła życie królowej. Powinna teraz należeć do Jonena. Chcesz więc zwrócić Jonenowi miecz jego przodka, ale nie możesz, bo jeśli mu się pokażesz, to znikniesz natychmiast pod wodą. Tak stanowi jedno z praw krań znajdujących się pod taflą jeziora. Możesz dać to Jonenowi i powiedzieć mu o moich uczuciach? Moje pieśni należą do niego, moje serce należy do niego. Dopilnuję, aby to ostrze zostało zwrócone Jonenowi, Elysio. Oto więc powierzam je w twoje ręce do czasu, gdy twoje drogi skrzyżują się z drogami Jonena. Wróć tu po tym, jak oddasz je Jonenowi. Muszę wiedzieć, czy trafiło z powrotem do swojego domu. Wrócę tu, gdy Jonen odbierze je ode mnie, Elysio. Żegnaj. A, tym sprockiem, to kurczę, wszystko idzie jak najlepiej. Dogadał się, dostał jeszcze jakiś połamany miecz, którego nie możemy założyć. Złamany miecz Ajonena. To złamane ostrze tkwiło w piersi tej królowej, tak. Ostatniej z władczyń białych smoków, które rządziły w grzbiecie świata. Należało ona do Ajonena, jednego z przodków rybaka Jonena z East Haven. Miecz przeleżał na dnie jeziora przez prawie 100 lat, czekając na moment, aż powróci do potomka swojego właściciela. No dobrze, skoro obiecaliśmy, to pójdziemy mu to oddać. On tu gdzieś przy tych łódeczkach chyba stał, co? Tak mi się wydaje. O, tutaj słychać jego dumania. Proszę bardzo. Co? O, witam ponownie. Zapomnieliście o czymś przy naszej ostatniej rozmowie? Chyba znalazłem przyczynę twoich snów, Jonenie. Nie żartujesz chyba ze mnie, co? Będę wdzięczny nawet za jedną spokojną noc. Kobieta z twoich snów to morski duch, Jonenie. Jej rasa porozumiewa się śpiewem, dlatego nie mogłeś nic zrozumieć. Morski duch? No, to czego ona chce? Skąd te sny? Hmm.
Jezus, jakie straszne to jest. Nie, powiemy mu prawdę. Ma na imię Elysia. Przemawianie przez sny jest jedną ze zdolności jej rasy. Mówi właśnie do ciebie, ponieważ kochała jednego z twoich przodków i przez wiele, wiele lat starała się wypełnić daną mu obietnicę. Jednego z moich przodków? To dlaczego przychodzi akurat do mnie? Wyglądasz podobnie do niego i masz równie silne serce, a może nawet silniejsze. Zakochała się w tobie, ale nie wolno jej pokazać ci się pod prawdziwą postacią. Chcę oddać ci przedmiot, który należał do twojego przodka, jeśli zechcesz go przyjąć. Tak, chciałbym. Oczywiście, przepraszam, to... Cóż, to trochę za wiele naraz jak na barki zwykłego rybaka, ale ja, no cóż, będę zaszczycony wszystkim, czym ona mnie obdarzy. Proszę, to jest ostrze, którego używał twój przodek w walce przeciw Iksaracht. Straszna nazwa. Ostatniej matriarchini białych smoków. Spoczywało na dnie tego jeziora przez prawie 100 lat, wbite w serce smoka. Noś je z dumą i pamiętaj, że Elysia cię kocha. Sny nie będą już sprawiać ci kłopotu. I otrzymujemy 1200 punktów doświadczenia. Na grzbiet świata. To ostrze jest wspaniałe, nawet złamane. Ale mówisz, że skończą się te sny? Ja, no cóż, właściwie to już za nimi tęsknię. Jej pieśni były takie piękne. Po prostu cudowne. Powiemy jej to. No póki co, to tutaj się bawimy. W swatanie. Powiedz jej, że ja ją kocham. Powiedz jemu, że ja jego też. No ale Procek jako charyzmatyczny członek naszej drużyny niestety musi wypełniać takie misje również. Udało ci się znaleźć Jonina? Tak, i zwróciłem mu to ostrze. Jestem ci wdzięczna. Przyjmij proszę ten piasek, który wydobyłam z dna jeziora. Słyszałam, że ci, którzy chodzą po powierzchni ziemi, cenią sobie takie rzeczy. Dziękuję ci, Elysio. Żegnaj. Dostaliśmy 1200 punktów doświadczenia i jakiś przedmiot, jakiś piasek. Cóż to jest? Co się dzieje? A, po prostu zniknęła. Dobra, cóż to jest? Perła. Perła. Okej. To będzie kolejna rzecz do sprzedania. Czyli sprzedamy perłę i sprzedamy sztylet ten stary. Czy tutaj coś mamy jeszcze do sprzedania? Nie, już nic nie mamy. No dobrze, drużyno. Zwiedziliśmy sobie całą wioskę chyba. Dobrze mówię? Tak jest. Została nam już tutaj tylko ta końcówka. I dom Hrodgara. Ale posłucham też waszej rady, żeby tak troszeczkę te odcinki robić mimo wszystko krótsze. Więc w tym odcinku to by było już wszystko. Mam nadzieję, że w następnym uda nam się już skończyć wszystkie sprawy w East Haven i ruszyć dalej. A tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.